Hej, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony LBK i znajdujemy się w Asasynie. Przeszukajmy to. Tą skrzynkę, która była właśnie tutaj obok. Prawda? Ja zaskoczyłem tylko sobie z tej wieży, z tego naszego punktu widokowego i już lecimy dalej. A tam widziałem w ogóle wspomnienie, w sensie wspomnienie, kawałek tej kartki, prawda? Więc pozwólcie, że się po niego przelecę. No, o, w ogóle fajnie, że zrobicie coś takiego, że jak goście nie mogą za nami lecieć, to nam mówią, że czy jest tam inna droga wejścia, bla bla, bo nie mogą tam za nami pójść w ten sposób. Okej? To jeszcze kawałeczek. Ojej, było blisko i bym spadł, jak głupi. To jest to. Nie, a to jest cel. Przepraszam, jejku, najmocniej. Wspomnienie, w sensie ten kawałek kartki jest gdzieś blisko. Okej, chyba u góry. Jak się nie mylę. Nie, na dole w takim razie. Gdzieś. Nie mam pojęcia, gdzie dokładnie. Ale pewnie jestem ślepy, już go zminąłem 30 razy, czy coś. Okej, schodzę. A tak, musi być pewnie w budynku, tak jak wszystkie poprzednie. Czyż nie? Nie, jednak nie. W takim razie gdzie? Sekundkę. No, Sherlock. Jest jakby w oknie. Znaczy, w oknie, na pierwszym piętrze, prawda? Jakoś tak. Właśnie się teraz zastanawiam po prostu, gdzie to może być. Tak konkretniej. Jeszcze raz z tej strony. Niski stan zdrowia, bla bla bla. Słyszę go z tej drugiej strony. Czy słyszę ten fragment z drugiej strony, tak jakby. Dobra, mniejsza. Jeszcze jedną rzecz spróbuję. Nie, to też nie ma sensu. Dobra, zostawię go, potem go ewentualnie wezmę już po wszystkim, po całej misji, bo nie chcę się z tym bawić. Chyba zrobię jeszcze jedną rzecz. Po prostu to okrążę na szybko, zobaczę. O, widzę znajdźkę. Hang on. Aha, nie hang on, tylko chodźcie za mną. Make rozgłos minus 75. Pięknie. Ja spróbuję tutaj polecić oczywiście tutaj do tego miejsca. Tak, i jest to tutaj. O dziwo. Okej, myk, jeden zabity. Drugi. No. Ubi tego trzeciego szybko, Ezio. I wbijamy po to. Czyli dobrze myślałem, żeby jednak podejść z drugiej strony, bo jak widzicie, to jest po prostu do ściany przystawione. Jak to nie jest? Aha, bo oni tu nie mogą wejść, bo to jest tylko dla asasynów. Właśnie, kodeks. Przepraszam, nie fragment pergaminu, tylko kodeks. W takim razie skąd są tam te kurcze kawałki pergaminu na. Bo że to jest połączone, nie wiem, dobra, nieważne, nie będę się nad tym skupiał na razie. Chodzi mi oczywiście o te fragmenty, które są w domu Willi Auditore, prawda? Monte Regioni. Okej, już tutaj jesteśmy w punkcie kontrolnym przy misji. Ale się tego gościa pozbyć. It's settled. Vieri, you will remain here to coordinate the mercenary. Francesco will organize our forces in the city and send word when it's time to strike. Jacopo, your job is to calm the citizens once the deed is done. What of that ubriacone Mario? He continues to harass my forces, and I fear he'll discover what we intend. He's always been trouble, just like that bastardo brother of his. Then let me reunite them, father. There will be plenty of time to clean up the refuti when we're finished. Now, is there anything else? Muy bien. May the father of understanding guide you. May the father of understanding guide you. Comandante! Comandante! What? Mario Auditore has invaded the city. He comes for you. Then let's not keep him waiting.
Ja mam zabić Vieriego. To jest u góry. Tylko wystarczy, że... O, to są nawet schody. Lol. Co za głupek tutaj postawił schody. Zbudował to znaczy się. Ok, szybko spróbuję się do niego dostać. Ok, a teraz jego może damy nam się w ten sposób? Nie. Ok, szkoda. Ok. Wow, to było dość ładne. Aż ja się tam zaskoczyłem, że tak ładnie to wyszło wszystko. Cholera, niski poziom zdrowia. Wow, nie wiedziałem, że zginął, szczerze mówiąc, przez chwilę. Myślałem, że już będzie desynchro. Ale jednak. What are you and your allies planning? Is this what my father discovered? Is this why he was killed? I'm sorry. Were you hoping for a confession? Pezzo di merda! Vorrei solo che avessi sofferto di più! Hai avuto la fine che meritavi! Spero che brut! Enough, Ezio! Show some respect. Respect? Chciałem pytać, o jaki szacunek chodzi. Do you think he would have shown either of us such kindness? You are not Fieri. Do not become him. Che la morte ti dia le pace che cercavi. Requiesca in pace. Requiescat in pace. Take this. Read it when you have the time. Our work here is finished. Let us return to the villa. Okej, okay, w takim razie... Okej, okay, pasmo noży, czyli... Aha, tak, noże, prawda? Strona kodeksu, którą zdobyłem. Czyli tak, że tak powiem, chyba to się dopiero teraz tak zapisuje, dlatego to wyskakuje, tak mi się wydaje przynajmniej. Noż do rzucania, no. Co dalej? I wychodzimy. Wychodzimy na wolność, że tak powiem. A nie, nie wychodzimy na wolność. Aha, mamy mieć po prostu medyka, bo to nam się oberwało. Po prostu mamy go prosić o uleczenie, super. W ogóle tańszy ten medyk, czy mi się wydaje? O dwa tańszy niż tam. Ścielstwo, dwa floreny więcej biorą. A nie, to jest... Nie, to jest nasze, czyli... Potanie o dwa floreny. Nagle. Nie wiem dlaczego, może... Nie wiem. Nie wiem, nie pytam, dajmy sobie spokój nad rozmyślaniami. Pogadajmy z wujkiem. And here he is, our campione Ezio. Oh, hey, Ezio! I see you've wasted no time starting the celebration. And why not? You've done us a great service, nipote. With Vieri dead, La Toscana will grow quiet once more. Do you know what that means? Basta lavorare. Si passa tutto il giorno a bere. E a puttane. Szczerość. What? It's true. No właśnie. Fajne chłopaki, jeszcze. Yes, uncle. Teraz luźni tam. Rycerze, okej. Okay. Stronę kodeksu, co tej... A, czyli to są strony kodeksu jednak. He is Rodrigo Borgia. One of the most powerful men in Europe. Ojejku, Borgia. Czyli kolejny już Assassin's. Znaczy, kolejny część Assassin's Creed'a będzie poświęcona Borgii. Responsible for the murder of my father and brothers. Yes, and he will kill you too, given the chance. Then I must stand against him if I wish to be free. But not until every other Templar has fallen to my blade. Father's list will guide me. Where will you go next? Firenze. Francesco de Pazzi will share the fate of his son. A sensible next step. No doubt he intends evil for the city. All right. That's enough grim talk for one night. I'll be in my study if you need me. I shall read the letter my uncle gave me. Okej, okay, właśnie idziemy tutaj teraz, żeby zrobić i zobaczyć to, czyli to, czego wcześniej nie mogliśmy. Look familiar? Other codex pages. Yes. Your father managed to find and translate a few before he... Here. This is not your father's work. Someone else has translated it. Leonardo da Vinci, a friend.
Do you see the way the words cross from one page to the next? There is something underneath it all. Some kind of map. Where is it supposed to lead? Your father and I managed to make out bits of a prophecy scrawled across these pages. It was written by an assassin like us, who long ago held a piece of Eden. His name was Altair. He spoke of something powerful and ancient hidden beneath the land. What is it? What indeed? Solving that little mystery is exactly why we collected these pages. Then let me help. It's time I take on my father's work. All of it. I start with the page I took from Vieri. Leonardo will decode it for us. Bene. Return here when time permits, and we'll add it to the wall. A przecież zrobiłem punkt widokowy już. Ojejku. O nie, czemu? Jest 16, nie 18, czemu mi tutaj radziecki pies obrzeszczy, no? O, najgorzej. Ale dobrze, że ten przynajmniej punkt blokowy nie jest jakiś specjalnie daleko, ani wysoko. A już na nim byłem, no kurczę, wcześniej sobie go zrobiłem. Mógł się spodziewać, że gracz, który grał w Asasyna, który gra już po raz drugi w Asasyna, będzie sobie po prostu te punkty widokowe sprawdzał, ale zobaczcie, teraz nam pokazało stronę kodeksu, której nam wcześniej nie pokazało. Mimo, że zrobiliśmy to samo. Ok, strona kodeksu, bierzemy to oczywiście. Której nam wcześniej nie pokazało, jak zrobiłem to. A przynajmniej mi się tak wydaje. Po prostu jestem głupi. Ok, mamy też stronę kodeksu. A, mam cztery strony odnaleźć. Mamy już tutaj drugą. Tutaj mamy trzecią i czwartą. Wow, szybko poszło. Już wiem. Tutaj mam prawym przyciskiem myszy ją zaznaczyć. O, w ten sposób. Jest cienkukiem myszy. Wybaczcie, mi się myną tak cholernie te wszystkie sterowania. Za dużo gier naraz mam. Chwilka. Jeszcze znajdźka jakaś. Widzę. Statuetka czy co? Statuetka. Pluton. O, miło Plutonie. Oj, to mi się obrywało standardowo, ale to się wszystko samo zregeneruje i w ogóle nie. Okej, to jest chyba. Tak, dokładnie tutaj. Schodzisz. Panie Ezio. Prawie, w końcu przestałem używać słowa Altair. Prawie. Ale prawie skończyłem, prawda? Niesamowity plus. W końcu zacząłem być normalniejszy. Nie, ani trochę, ale... Ale kto by się tam przebiał szczegółów? Okej, okay, wbijamy oczywiście do góry. Teraz tam szybko poskaczemy. Mam nadzieję, że przeskoczy. Okej, okay, ten widz jest chyba u góry? Nie, coś innego jest jeszcze u góry. Pióro? Dokładnie pióro. Które ewentualnie będziemy mogli złożyć matce. Ciekawe, czy po zebraniu wszystkich piór matka nam się, w sensie, ogarnie, że tak powiem. Tutaj, znaczy Ezio'owi, prawda? Ta matka. Dobra, mniejsza o to. Otwieraj to. Opening, a w openingu oczywiście skrzynka. Jezus, chciałem powiedzieć fragment strony, ale... Fragment kodeksu. Strona kodeksu, ale mi wyszło w skrzynce, że w skrzynce jest skrzynka, tak. Geniusz. A, dobra. Mamy 7000, wow. Naprawdę sporo hajsu. Fajnie, będzie na przyszłe zakupy, prawda, jakieś. Ewentualnie ulepszenia zbroi i tak dalej. Chciałem wejść ulepszenia, naprawę zbroi i tak dalej. Najmocniej przepraszam, ale... Znowu mi coś stanęło w gardle. O, tam widzę coś jeszcze. Pióro? Czym się wydaje? A nie, to jest po prostu to, z piórami. To dlatego mi się świeci, bo znalazłem kolejne pióro. O, widzę kolejną... Tam była znajdźka? Nie, to był go, po prostu. Skok wiary, a to jest znajdźka już z pieniędzmi. Zawsze jest spoko otwierać się te znajdźki mimo wszystko, prawda? Jak widzimy, jakąś to czemu nie. Plus pieniądze są do tego, więc... W końcu coś, co nam daje jakikolwiek plus, prawda? W sensie... Jakikolwiek profity z tego mamy. Tylko ja chyba tutaj nie zaskoczę raczej za bardzo tego. Nie? Zabiję się pewnie. Ale spróbujmy. Wow, nie zabiłem się. To jest dość niesamowite w moim wypadku. Ja zawsze, kurna, ginę, jak chcę gdzieś wskoczyć, a...
Wyjątkowo mi się udało. Okej, okay. I jest ostatnia strona kodeksu, pewnie będzie za domkiem, czyż nie? Dokładnie tak jak myślałem, jest ikonik dodatkowo. Gdzieśmy się gdzieś szybko przenieśli, pewnie. Okej, okay, zbieramy go, znaczy zbieramy go. Wchodzimy i... I musimy jechać do wyjścia z powrotem. Znaczy, do wejścia. Sprawdzić co u Claudii, okej, okay, spoko. Mamy dopiero 15 minut odcinka, więc spokojnie możemy sobie tutaj robić. Co chcemy. Co potrzebujemy? W ogóle 8883, wow. Ale hajsu. Znaczy nie wiem ile tej rzeczy kosztują przede wszystkim na scenie, prawda, ale... Póki co jest to naprawdę dość sporo. Okej. Okay. Panie Ezio, proszę tutaj wjeżdżać z konikiem. Co jest? Czemu koń nie chce wejść? Okej, okay, rozumiem, że koń ten nie ma możliwości wejścia do miasta z jakiegoś powodu. Nie ma problemu. Wydaje mi się, że dobrze zrobiłem wszystko i powinien ten normalnie koń wejść, ale najwyraźniej mają tej koń jakąś blokadę, prawda? Żeby nie móc przejść przez bramę. Okej, okay, ale jest już też... Claudia właśnie. Salute, Claudia. Our uncle is un monstro. This is outrageous. What's happened? He's making me work. His father was here. I'd never be stuck behind a desk like this. Naprawdę, masakra. And what are the terms of this supposed enslavement? Since someone decided we're going to stay here, Tio Mario suggested we try and find the money to repair the villa. Problem is, there isn't any. Yeah. I bet I can bring in some money. Oh, great. More work for me. Well, benissimo. If you start paying for improvements to the town, I'll keep track of them in this book. And since I have nothing better to do, I'll also make note of any objects you bring in from the outside. If you actually get this place up and running, travelers might visit and spend money. Although I doubt anyone will want to come this far out of the city. But if they do, I'll keep the money we make in this chest. You're going to have to show up to take it to the bank yourself. Because when it gets full, I'm just going to take the extra cash for myself. Capito? Dio. Spoko. Mogę maksymalnie... czekać 200 minut, co daje nam 3 godziny. Czyli 6 odcinków, 3 odcinku będziemy tutaj wpadać. Okej, ale pozwolę sobie do... Aha, jeszcze nie mogę tutaj nic zrobić, tak? To wygląda. Zbierz pieniądze, enter. A, jeszcze nic nie mam. Okej, a... Nie mogę tutaj nic na razie zrobić jeszcze, tak? Nic. A, wszystkie pieniądze. Aha, okej. Okej, dobra. Nie wiem, co mam zrobić z tym. Chyba, że mogę klikać tutaj. Nie. Czy nie mogę? Burdel, jejku. Dobra. No, czyli na razie nic nie mogę zapgradeować tutaj, jak na to wygląda. Wiem, że... Okej, a teraz... Salute, Claudia. You here to look at the book? Okej. Teraz będę mógł coś? Czy nic nadal? Czy nic nie będę mógł. Nie wiem, gdzie będę mógł dokładnie to wszystko upgradeować. Na razie to zostawię. A presto, Ezio. A presto, nie wiem, co znaczy a presto, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Chyka, weźmy, możemy? Okej, okay, tu wynosi 0. Okej, okay, a któż to przyszedł? Buongiorno. Is there something wrong? Yes, sir, Mario hired me to deal with this mess. A. But I'm an architetto, not a miracle worker. Without money, I can't fix any of these buildings. And if someone brought you money... Czy to jest gościu, którego to upgrade'ujemy? Then we'd be in business. You must be Ser Ezio. Am I right? Nie jestem Ser. Uncle, I like this architetto. He gets very observant when he can smell money. If you want to fix up this town, I'm going to need it. I have a price list here for new shops and renovations. Just bring me gold, make a choice, and I'll begin at once. If I build you a shop, you, as the landlord, can purchase goods there at lower rates. If you invest more money in the shop, you get an even greater discount. As for renovations, well... You'll be bringing the town and villa back to life. As Sir Mario tells me, that was very important to your great-great-grandfather. P.
Plus, when you buy shops and renovations, you'll be increasing the number of people who visit, causing your income to increase. So, let's take a look, shall we? Dobra. Czyli po to to było... A świetnie zrobione, ja pierdzielę. Genialne dla mnie. Okej, okay. 1000 funtów. To jest... Okej. Okay. Zróbmy to na razie, tak. Na razie chcę to odnowić. Marszant, nie wiem do końca czym to jest. Wybaczcie. Bank, również chcę. Krawiec, z wielką chęcią oczywiście. Skoro mamy pieniądze, to je wydajmy, prawda? Okej. Okay. 3000 za burdel, Jezus. 4000 za kopalnic, co nam da? Zwiększy wartość, kościół. 4000, ale nawet jeżeli większy wartość, zwiększy wartość. Studnia. Szczerze mówiąc, na razie nie chcę. A, tutaj wcale nie jest lepiej. Medyk, krawiec, co nam da? Sprzedaje ubrania. A zróbmy, kupmy sobie jeszcze krawca, bo on może nam sprzedać jakieś ładniejsze stroje, prawda? Może nam się przydać. I na razie to tyle. Kurde, ale fajnie, mega fajnie. Że zrobili tą makietę. Jejku, jak mi się to podoba. To jest genialne. Znaczy, mi się to na przykład bardzo podoba. Niektórzy mogą na to narzekać, ale dla mnie to jest po prostu coś. Naprawdę coś. Okej, okay, idziemy jeszcze do... Maria. Ezio, my boy. I think it's time I showed you something. Okej. Okay. Ło, do 9000, Jezus. Okej, okay. Pokaż nam jakieś podziemia. Ja wiem, ja już kojarzę, będziemy tutaj z Desmondem jeszcze latać, ale to kiedyś. To dopiero za jakiś czas, jak kupię sobie Brotherhooda. Bo aktualnie widziałem, że byłby, że będzie w Biedronce na przecenie. Na 20 za 20 zł, więc czemu nie kupię, prawda, będę miał Brotherhooda. It was built by my great-grandfather to honor the memory of the Assassin Order and protect its secrets. Look around. These are the assassins who guarded the freedom of humanity when it was most threatened. And this is the armor of Altair. Little is known about Altair's life, but his armor is light and very strong. I give it to you, but I don't know how to retrieve it. My great-grandfather told me it would remain locked away until all its protectors were made whole. I heard rumors of crypts located throughout Italia. Hidden tombs filled with treasure where these six were moved centuries ago. Maybe they have something to do with it. In my younger days, I sought the six myself, with no success. Perhaps you will have better luck. In order to achieve perfect synchronization with Ezio, you have to get that armor. Mhm, ciekawe. Okej. Okay. Ja mam właśnie te rzeczy różne. Chiński asasyn, wow. Poczucie, że ja sobie o tym poczytam jeszcze. Perski asasyn. Okej. Okay. Dalej. Kualangala, chyba tak. Kualangala. Nie mam pojęcia, jak się to dokładnie czyta. A właśnie spodziewałem się, że będzie właśnie jednym z bandy Chingis Hana. Okej, dalej, to już są kobiety, widzę. Fajne nawiązanie, że to asasyni niby zabili Kleopatrę na przykład, a nie, że sama popełniła samobójstwo. Aleksander Wielki, kolejne nawiązanie, ciekawe. Ciekawe. Fajne opisy ogólnie. Fajnie to gdzieś tam jakąś historię, prawda, wrzucili. Czyli w historię powszechną, prawda? Historię tą taką historię jako historię, a nie jako historię w grze. Mega, mega fajne. Okej, okay, i są też nasze już kawałki mapy tutaj, jak widzicie, kawałki kodeksu. Nasze fragmenty.
Widzimy coraz więcej punktów. Wow. Naprawdę wow. Ja aż chce mi się po prostu tutaj zbierać te znajdźki w tej grze, ale nie będę miał, myślę, na tyle czasu. Dlatego też będziemy po prostu musieli zrezygnować z tej dodatkowej zawartości na rzecz po prostu gameplayu, który pewnie będzie dość krótki. Okej, Kowala chyba nie ulepszałem, tak więc na razie to nic. Krawca na pewno ulepszyłem. Sokiewki. Test. Czyli apteczka, duża apteczka. Oho, dobra, na razie nie. Farbowanie ubrań. Wow. Fajne. Tylko, że... Tak... mech, takie... Nie interesuje mnie to jakoś specjalnie. A co jest w tym? Ty maluję tutaj? Obrazy. Dama z łasiczką. Wow. Tego obrazu nigdy nie widziałem, szczerze mówiąc. Batista i Federico. Miasto idealne. Zostawiam świętego Franciszka. No to może łasiczką jest taniutka, więc kupmy go. Czemu nie? Skoro możemy, to 81 to jest, wiecie. Tak tylko sobie rzucę i zaraz będę miał to 81, a mapy skarbu. Montergioni, kupię. Czemu nie? Tylko 200, więc też kupujemy praktycznie, wiecie, za bezcen. A zobaczcie, co to jest na tej mapie skarbu. O! Są wszystkie Jezus, co za geniusz to zrobił. Co za kurna geniusz. Ja pierdzielę, naprawdę. Wow. Wow. Świetnie. Przepraszam, że ja się tak tym jaram, ale do tej pory nie zdarzyło mi się, żeby jakaś gra miała właśnie coś takiego jak właśnie system kupowania tego wszystkiego. W sensie albo może nie pamiętam, albo nie wiem. Ale wow. Przepraszam, znowu kliknąłem E przez przypadek. Wow. Zobaczcie, już nam się praktycznie zwróciło za to, co żeśmy dali na tą mapę, prawda? I ten obraz. Okej, to na razie nie mogę do góry, nie? Nie mogę, okej, to fajnie. Miło. Tutaj pewnie jeszcze do góry muszę się wspiąć, co nie? Tak myślałem. Wow, to jest nawet dwa skarby. Tylko jak mam się niby tutaj dostać, tak? Takie dobre pytanie. Okej, tutaj coś widzę. Jest tutaj deseczka, dokładniej. Okej, a stąd... A, pewnie po deseczce gdzieś będę musiał przejść. Zobaczcie, ja się teraz na tym skupię. I w sumie już na tym zakończę odcinek, ponieważ już zostaje nam tylko 2 minuty, a ja sobie tutaj chcę jeszcze porobić. Prawda, te rzeczy dotyczące tych tutaj znajdziek. Jak chcecie, to zostańcie, jeśli nie, no to już wiecie, co będzie potem. Znaczy, co będziemy robili też już w odcinku dalej. O, tutaj widzę kolejną znaczkę i mianowicie jest to figurka, która mnie akurat bardzo interesuje. Okej, myk. Co zeskoczę. Znowu wejdźmy na nie ornament, tylko jak się nazywa, iku, witraż. O, widzę kolejną figurkę, sekundkę. Za chwilkę pójdę po tą znaczkę, która to jest, a ja widzę kolejną figurkę, dlatego też po nią idę. Kurde, jakie to jest świetne. Chce się zbierać te znajdźki, bo coś odblokowują, prawda? Dają jakąś większą zawartość. Albo też po prostu dają dużo pieniędzy. Pieniądze są nam potrzebne. Okej, gdzie jest ta znajdźka? Gdzieś w środku chyba. Brzmi przynajmniej, jakby była w środku. A chwilowo... Aha, kościół mam zablokowany, więc odpada. Więc musiałbym wykupić kościół, żeby dopiero odblokować. Chyba, no to wygląda tak przynajmniej. Znaczy nie wydaje mi się, żeby gdzieś tam była na wierzchu, więc... Okej, okay, odblokowujemy kolejną znajdźkę, oczywiście tutaj obok, którą znaleźliśmy. I lecimy. Nie wiem za bardzo, jak na tamtą strażnicę mam się dostać. Mam być całkowicie szczery. Wygląda, jakbym miał wyjść z drugiej strony, w sensie wejść z drugiej strony, przepraszam, nie wyjść. Tylko, że tam chyba nie ma żadnej możliwości wejścia, prawda? Czy no... Niby jest, ale trzeba było się najpierw tutaj dostać na to coś. A takiej możliwości chwilowo nie mam. Nie wiem. Szczerze mówiąc, naprawdę nie wiem. Tutaj może niby byłoby się bokiem jakoś przekraść czy coś, ale... Nie. Okej. Okay. Jeszcze szybki luk do tyłu.
też jest puściutko po prostu. No cóż, nie będę się zabracał w tym głowy. Tymczasem minęło 30 minut, mam nadzieję, że wam się podobało, że obejrzycie również kolejne odcinki. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do zobaczenia i na razie.